Hellouder w Star Warsowym przeglądzie dram. A dzisiaj o Elon Musk, czy planuje przejąć Disneya? To oznaczałoby wielkie zmiany w Gwiezdnych Wojnach. Gina Carano, czyli Cara Dune, pozywa Lucasfilm i żąda zaskakującej rzeczy. Oraz gigantyczny spadek subskrybentów Disney+. I mimo, że zaczniemy od smutnych wieści, to dzisiaj chciałbym skupić się na dramach. Dlatego wielkie dzięki za zostawienie lajka, bo... Tak każe obyczaj. Jedziemy. Zacznijmy od śmierci aktora, Carla Weathersa, którego najbardziej możecie kojarzyć z grania postaci Griffa Karga w Mandalorianinie. Jednak jego kariera sięga o wiele głębiej, ponieważ brał udział m.in. w Rockim czy Predatorze. Aktor cierpiał na chorobę serca, a jego śmierć w wieku 76 lat była naturalna, więc F w komentarzach, a co z jego postacią w Mandalorianinie? No cóż, tylko czas pokaże. Czy Elon Musk planuje przejąć Disneya? Od jakiegoś czasu ostro krytykuje on postępowanie tej korporacji, a jego niechęć ostro zaostrzyła się, gdy przez jego wypowiedź Disney wycofał swoje reklamy z ex-Twittera, no i stąd powstało sławetne Go f*** yourself. Is that clear? I hope it is. Hey Bob, if you're in the audience. Na tegorocznej premierze filmu Lola powiedział, że spotyka się z przyjacielem i szuka firm do kupna? So what brings you to the Lola carpet? I'm just here with friends. You know, thinking about companies to acquire. Wow. Dodatkowo spotkał się tam z Nelsonem Peltzem, byłym dyrektorem Disneya, który w bardzo dużym skrócie ma w korporację zainwestowaną grubą kasę. I ostro krytykuje Disneya oraz Boba Egora, ponieważ uważa, że ich postępowanie po prostu szkodzą interesom firmy, no a co za tym idzie, jego interesom. Tylko forsa! Czy to przypadek, że Elon Musk mówi o pozyskaniu firmy i spotyka się z byłym dyrektorem Disneya, który no nie lubi obecnego szefa Boba Egora? Nie wydaje mi się. A kto wie, może po prostu chce wykonać rozkaz 69 na jego córce, Nicoli Peltz, kto go tam wie? Ogólnie olałbym sikiem prostym tego typu teorie spiskowe. Nie mogę patrzeć dłużej. Gdyby nie to, że wiecie, no w przeszłości podobnymi teoriami były informacje o chęci kupna przez Ilona Twittera, w które ja osobiście nie wierzyłem, no a tutaj proszę. Jeśli jesteście zdania, że Gwiezdne Wojny czy Marvel mają się źle i potrzebują drastycznych zmian. MCU jest martwe i to nie jest już opinia, a fakt potwierdzony filmem The Marvels. No niestety, większość z tego, co Disney wypluł z siebie w ostatniej dekadzie, albo bezczelnie odcina kupony, albo wprost wykrwawia tę markę, sprawiając, że nawet najbardziej zagorzali fani odwracają się do Gwiezdnych Wojen plecami. Najwyraźniej jednak Disney uznał, że basta, czas położyć temu kres. I najwyższy czas, aby tę krwawiącą już od dekady markę najzwyklej w świecie zarżnąć. Zobaczymy, czy z panem rywalem Rambaju się zgadzacie, że Gwiezdne Wojny mają logrant, czy nie? Odpowiedź to... Tak. Leżą i ćwiczą. Jej. Będą memy 42%, nie Star Warsy mają się dobrze, 4%. Subcio! To na pewno coś takiego mógłby zapewnić Elon Musk. No bo przecież wiemy, jak wielkie zmiany wprowadził po przejęciu Twittera. A dodatkowo, kolejny argument do tej teorii może dać następny news. Gina Carano oficjalnie pozywa Lucasfilm i Disneya. Aktorka grała postać Cara Dune w Mandalorianinie i miała być główną bohaterką w serialu Rangers of the New Republic, aż do czasu wyrzucenia jej przez Lucasfilm z powodu jej kontrowersyjnych tweetów. Od lat widać było, że aktorka czuje się niesprawiedliwa z tą decyzją, wielokrotnie o tym mówiła, krytykując często postępowanie Lucasfilm, a ruch, który możemy nazwać piąty epizod Gina Carano kontratakuje, wykonała w tym tygodniu, informując oficjalnie o pozwie sądowym. Pójście na noże z tak wielką korporacją, no to nie lada wyzwanie. Więc co takiego w swoim obszernym twecie napisała aktorka? Jakiego to asa miała w rękawie? Dzisiaj jest dla mnie ważny dzień. Składam pozew przeciwko Lucasfilm i Disneyowi. Po 20 latach budowania mojej kariery od zera zarządów byłego prezesa Disneya, Boba J.P.G.a, Lucasfilm wydał następujące oświadczenie na Twitterze, zwalniając mnie z The Mandalorian. Gina Carano nie jest obecnie zatrudniona przez Lucasfilm i nie ma planów, aby była
była tam w przyszłości. Niemniej jednak jej posty w mediach społecznościowych oczerniające ludzi na podstawie ich tożsamości kulturowej i religijnej są odrażające i niedopuszczalne. Całość tweeta widzicie teraz na ekranie, a skracając resztę mówi ona, że jej wpisy były celowo przekręcane oraz, że jej koledzy po fachu, chodzi tutaj o Pedro Pascala, publikowali podobne tweety, ale atakujące inną stronę polityczną i włos im z głowy za to nie spadł. Zaznaczając jednak, że za kulisami ma z nimi dobre relacje. I tutaj taka ciekawostka, chyba jedyną osobą, która oficjalnie przekazała swoje wsparcie dla Ginny po jej zwolnieniu przez Lucasfilm był zmarły aktor, Carl Weathers. Jednak kontynuując, aktorka sądziła, że nie ma szans stanąć do walki z takim gigantem jak Disney, jednak pomoc zaoferował jej Elon Musk, który przekazał jej swoich prawników. I to właśnie bardziej zaogniło teorię z poprzedniego newsa o chęci przejęcia Disneya przez Elona Muska. Ze skargi złożonej w sądzie federalnym w Kalifornii wystąpiła ona o $75,000 odszkodowania. Podobno podała taką kwotę, ponieważ mniejsza uniemożliwiałaby jej sprawę w sądzie federalnym, ale ciekawszą rzeczą jest to, że chce przywrócenia jej do roli Cara Dune. Wow, tak? Była ona lubioną postacią i mam wrażenie, że przez wyrzucenie jej to ten fandom jeszcze bardziej urosnął tego stopnia, że na tegorocznym Megaconie, mimo że były próby kancelowania jej, to zamiast tego dostała dodatkowy dzień, a do spotkania z nią były kolejki, czyli ludzie ją lubią i popierają. Teoretycznie więc jest szansa na powrót jej postaci do Gwiezdnych Wojen. Ciekawe, aczkolwiek wiecie, no człowiek człowiekowi wilkiem, a sądy sądą sądami, a sprawa może ciągnąć się latami, że wiecie, do tego czasu to Mandoverse zostanie już zakończony, a także mimo iż dużo ludzi nienawidzących Disneya bardzo entuzjastycznie przyjęło tę wiadomość, to jednak no nie ma pewności, że aktorka wygra. Aczkolwiek no jeśli nie miałaby żadnych szans, to na pewno sprawą nie zainteresowaliby się prawnicy Elona Muska. I najciekawsze jest to, że Gina Carano odwaliła tą dramę, kiedy, no kurwa, zupełnie przypadkowo, dzień przed kwartalnym raportem Disneya, ło panie, ale opluła. A właśnie na ów spotkaniu udziałowców dowiedzieliśmy się kilku pikantnych informacji. Na kwartalnym raporcie Disneya ujawniono zostało parę interesujących faktów, ale najciekawsze jest dla nas to, że Disney Plus stracił kolejne 1,3 miliona subskrybentów. Boże! Poczułem ogromne zakłócenie mocy. Jakby z milionów gardeł wydobył się krzyk przerażenia, a potem nastała cisza. A jaki z tego powód? Bardzo prosty. Wzrost cen. Jednak wielu przeciwników korporacji twierdzi, że gdyby show na ich platformie streamingowej nie były tak słabe jak teraz są, to tak wielu użytkowników by nie odeszło. Jednak nie wszystkie newsy były negatywne, a potwierdzać może to fakt, że po spotkaniu ceny akcji Disneya urosły. Na ów kwartalnym raporcie Disneya oraz ogólnie w newsowym uniwersum Gwiezdnych Wojen ostatnio był prawdziwy boom, dlatego zachęcam do zostawienia suba, żeby nie przegapić kolejnego przeglądu. A w tym tygodniu jeszcze czeka nas rozebranie parszywej zgrai na części pierwsze. O kurde, trochę dziwnie to zabrzmiało. Ponieważ już za tydzień premiera 3 pierwszych odcinków finalnego sezonu. Oj, będzie się działo, dlatego wielkie dzięki za lajki, a póki co tyle z mojej strony, trzymajcie się. I niech moc będzie z wami.